Halo, halo, halo. Cześć, witajcie. Z tej strony Adam Przemek, współtwórca Klubu Przedsiębiorczości. Już widzę sporo komentarzy się pojawiło. Napiszcie proszę, czy dobrze nas widać teraz i czy dobrze nas słychać. Widzę 40 kilka osób jest z nami, także fantastycznie. Cześć, witajcie. Zanim zaczniemy, to kilka kwestii tylko techniczno-organizacyjnych. Mamy godzinę 20, także zgodnie z planem. Zgodnie z naszymi działaniami wcześniej, z naszą zapowiedzią, mamy dzisiaj bardzo wyjątkowy live, bardzo specjalnego gościa. Zaraz będę miał przyjemność go przedstawić. Natomiast z kilku kwestii takich techniczno-organizacyjnych, to po pierwsze będzie dzisiaj dużo treści, bardzo dużo konkretów dotyczących tego, co się aktualnie dzieje w Polsce. Dlatego gorąco polecam Wam ten live właśnie udostępnić, dać nam serduszka, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej Polaków mogło zobaczyć ten live, dlatego że mamy dzisiaj osobę, która po prostu siedzi w temacie bardzo mocno i zna się na tym, co się teraz aktualnie dzieje. A wielu naszych klubowiczów, dla osób, które nas nie znają jeszcze, to Klub Przedsiębiorczości jest organizacją, którą stworzyłem razem z moim wspólnikiem od 4 lat. Działamy, mamy dziś już kilkanaście tysięcy osób na pokładzie, są to mali, średni i duzi przedsiębiorcy i wielu z Was zgłasza się do nas codziennie podczas naszych mastermindów, które trwają w ciągu dnia, z dużymi wyzwaniami, problemami, które teraz Was dotykają, no bo umówmy się, ten kryzys, który teraz ma miejsce, dotyka każdego, niektórych bardziej, niektórych mniej i dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Super, że nas widać, że nas słychać, to co? Cześć Sławku, witaj. Cześć. Ze mną dzisiaj gość specjalny, tak jak wspomniałem, Sławomir Mentzen. Jest to doktor nauk ekonomicznych. Sławek jest przedsiębiorcą, także wie, jakie są problemy dzisiaj właśnie przedsiębiorców. Jest właścicielem kancelarii podatkowej. Także Sławku, opowiedz nam o tym, co teraz się dzieje, jak aktualnie według ciebie ta sytuacja nas dotyka, nas dotknie. Mam przygotowanych trochę pytań, ale zanim zaczniemy, no to właśnie opowiedz, jak to u ciebie, jak sobie teraz w ogóle z tym wszystkim radzisz. Czy co się dzieje, to każdy wie i tu chyba nie trzeba jeszcze raz opowiadać, bo to wystarczy się rozejrzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszą gospodarką. Znacznie ciekawsze jest to, co będzie dalej, bo mam wrażenie, że niektórzy, tutaj uśmiecham się zwłaszcza w kierunku naszych rządzących, niedokładnie i niedoskonale rozumieją, co się dzieje z polską gospodarką oraz w jakim jest stanie. Sytuację mamy taką, że jeszcze 2 tygodnie temu prezes Narodowego Banku Polskiego twierdził, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 2%. Mamy sytuację, w której rządzący Polską uważają, że w sumie nie jest chyba jeszcze tak najgorzej, że przedsiębiorcy jakoś sobie poradzą, jak to powiedział Jarosław Kaczyński, że nikt nie mówił, że będzie łatwo. Bo to się łatwo mówi, że nikt nie mówił, że będzie łatwo, a trochę trudniej potem skonfrontować to z rzeczywistością. Mój główny zarzut w tym momencie jest taki, że podejrzewam, że obecnie przyjęta metoda walki z koronawirusem nie jest do końca trafiona, ponieważ wielu z nas zostało zamkniętych w domach, gospodarka w sporej mierze stanęła i pytanie, czy uda się w ten sposób tego wirusa zwalczyć. Moje osobiste wrażenie jest takie, że obecnie przyjęta metoda na pewno skutecznie niszczy gospodarkę. Na pewno nie da się jej długo trzymać, tak żeby cokolwiek z naszej polskiej gospodarki jeszcze zostało. Ale pytanie, czy są to środki wystarczające, tak żeby koronawirusa z Polski wyrzucić? Mam wrażenie, że nie. Jeżeli spojrzymy na sytuację na zachodzie, głównie mówię to o północnych Włoszech czy też o Hiszpanii, to okazuje się, że to ten wskaźnik R, który mówi, ile osób zarazi każdy chory na koronawirusa, tylko w niektórych miejscach spada poniżej jednego i to pomimo daleko idącego lockdownu. Dzieje się to tam, gdzie ludzie praktycznie nie wychodzą z domów i tam, gdzie ten odsetek zachorowań jest bardzo wysoki, więc wytwarzają się jakieś początki tej odporności stadnej. Co oznacza, że nasza metoda prawdopodobnie jest zbyt mało restrykcyjna, żeby koronawirusa się pozbyć, ale wystarczająco restrykcyjna, żeby pozbyć się polskiej gospodarki. Wydaje się, że ta metoda wypłaszczania z krzywej po prostu będzie trwała jeszcze bardzo długo. Nie ma najmniejszych szans, żebyśmy normalnie zaczęli pracować od połowy kwietnia, bo nie ma najmniejszych szans, żeby przez te 2 tygodnie koronawirus Polski zniknął. To będzie trwało jeszcze wiele tygodni i konsekwencje tego dla całej polskiej gospodarki będą przerażające. Już teraz całkowicie padła turystyka, gastronomia, teraz fryzjerzy. Bardzo szybko
różnego rodzaju problemy przeniosą się na inwestycje, na budownictwo, ponieważ firmy budowlane będą miały problemy z realizacją zleceń, nie będą mieli pracowników, którzy będą siedzieć na kwarantannie i ten kryzys w tym momencie się rozszerza z jednego działu gospodarki na inny. Ludzie tracą pracę, ponieważ to tak zwana tarcza antykryzysowa jest absolutnie niewystarczająca, została zresztą wprowadzona zbyt późno, więc widzę to wszystko bardzo źle. Mam wrażenie, że będziemy bardzo długo teraz wszyscy zamknięci, polska gospodarka w tym czasie będzie mordowana, miejsca pracy będą tracone, firmy będą upadały, a przy okazji koronawirusa się nie pozbędziemy. No tak, bardziej to jest kryzys, myślę, wszyscy o tym wiemy, gospodarczy niż ten zdrowotny, chociaż nie możemy go bagatelizować, bo jedno idzie z drugim mocno w parze. Znaczy, ja nie bagatelizuję kryzysu zdrowotnego. Ja rozumiem, że to jest groźna choroba, która zwłaszcza dla osób starszych jest śmiertelnie niebezpieczna. Tylko problem jest taki, że nie wiem, czy ta metoda walki z tym koronawirusem jest słuszna, bo my doprowadziliśmy do tego, my mówię jako państwo polskie, że ludzie młodzi teraz siedzą zamknięci w domach, a ludzie starsi wychodzą cały czas do sklepów i chodzą po ulicach. Wydaje się, że powinno być odwrotnie. Znaczy, powinniśmy izolować ludzi chorych oraz ludzi szczególnie podatny na tą chorobę, mówię o ludziach starszych, a ludziom młodszym powinniśmy pozwolić zarabiać pieniądze, żeby mieli co jeść. Tymczasem pozwalamy chodzić po ulicach ludziom starszych, nie trzymamy ich w domu trzymamy ludzi młodszych, a pracować nie ma komu. I sądzę, że to będzie miało daleko, bardzo, bardzo złe, na pewno konsekwencje i zdrowotne, i gospodarcze. A jakbyś mógł nam też powiedzieć, jaki jest twój komentarz i twoja opinia na temat tej ustawy, specustawy, która teraz wchodzi, bo wiem, że dużo się w tym temacie dzieje, zmienia. Oglądałem też twój live ostatnio w sobotę, który trwał aż do drugiej w nocy. Nie, do jakiej drugiej? Do 3:40. A, okej, okay. Wysiadłem gdzieś tam po drodze, natomiast no mega. Jakbyś mógł się do tego odnieść, co się właśnie aktualnie tutaj rządzący nam przedsiębiorcom dają za rozwiązanie jako deska ratunku. Dużo się mówi o tej tarce. Pytanie, czy no. Pytanie, czy to jest deska ratunku, czy to jest betonowe koło ratunkowe, bo tutaj można różnie to postrzegać. Grzechem pierworodnym tej tarczy antykryzysowej jest to, że jest to twór niezwykle zbiurokratyzowany. On wprowadza chyba kilkanaście nowych procedur biurokratycznych, o wszystko trzeba się prosić, trzeba składać wnioski. Te przepisy są absolutnie nieprecyzyjne. Jestem między innymi na jakichś grupach facebookowych tylko dla doradców podatkowych i sobie Państwo nie wyobrażacie, jakie tam dyskusje teraz są pomiędzy doradcami podatkowymi, jak my mamy w ogóle te przepisy interpretować. A jeżeli mają problem z interpretacją tych przepisów osoby, które zawodowo zajmują się interpretowaniem przepisów, to proszę sobie wyobrazić, jakie problemy będą mieli zwyczajni przedsiębiorcy. Podam przykład. Mamy coś takiego jak przykład. O, na przykład pożyczka 5 tysięcy dla mikroprzedsiębiorców. Jest odniesienie, że mikroprzedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców mogą ubiegać się o pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy do 5 tysięcy złotych na pokrycie jakichś tam wydatków związanych ze swoją działalnością. No i patrzymy do Prawa Przedsiębiorców, patrzymy, jaka tam jest definicja mikroprzedsiębiorcy. No i mikroprzedsiębiorca to jest ktoś, kto zatrudnia maksymalnie 9 osób. Mówimy tylko o umowach o pracę. No i osoba, która nikogo nie zatrudnia, również zgodnie z tą definicją jest mikroprzedsiębiorcą. I tam jeszcze w tej pożyczce jest taki zapis, że ktoś, kto tam jakiś czas po wzięciu tej pożyczki nie zwolni żadnego pracownika, nie zmniejszy stanu zatrudnienia, będzie mógł liczyć na umorzenie tej pożyczki z automatu. No to wydaje się, czytając te przepisy, jest to w miarę jasne, że jednoosobowy przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia, ma prawo do tej pożyczki, ponieważ jest mikroprzedsiębiorcom i na pewno nie będzie musiał jej oddać, bo nie ma takiej możliwości, żeby zatrudnienie spadło mu poniżej jednego, tak? Bo tylko sam jest w tym przedsiębiorstwie. Więc nie dość, że ta pożyczka mu się należy, to jeszcze z automatu powinna być umorzona. I z przepisów to wynika wprost. Tymczasem urzędnicy z urzędów pracy, gdy się do nich dzwoni i pyta, na jakich warunkach i kto dostanie tę pożyczkę, są święcie przekonani, że przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia, nie jest mikroprzedsiębiorcą, bo im się wydaje, że zero nie jest chyba mniejsze od 9 przy liczbie pracowników. No i takich problemów tam jest mnóstwo, to znaczy urzędnicy inaczej reinterpretują te przepisy, a inaczej mogą je interpretować przedsiębiorcy.
Podam kolejny dziwny przykład. W różnych tych procedurach biurokratycznych, które zostały wdrożone, są zupełnie inne kryteria, które są ze sobą w ogóle niespójne. Na przykład przy pożyczce mamy kryterium, że dotyczy mikroprzedsiębiorców, czyli osób, które mają na umowie o pracę maksymalnie 9 osób. Tymczasem przy zwolnieniu z ZUS-u za 3 miesiące jest zupełnie inne kryterium. Początkowo to miało dotyczyć mikroprzedsiębiorców, a tak naprawdę dotyczy osób, które mają zgłoszonych do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. No ale zgłoszonych do ubezpieczenia to są również osoby na umowie zleceniu. Sam przedsiębiorca jest również na umowie, też jest zgłoszony do ubezpieczenia. Jeżeli przedsiębiorca przyjmuje jakichś uczniów na naukę, oni też są zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego. Więc ktoś, kto jest z definicji mikroprzedsiębiorcą, bo ma załóżmy 5 pracowników, wystarczy, że będzie miał jeszcze 3 osoby na umowie o zlecenie, nawet na 100 zł miesięcznie, i już się nie łapie na zwolnienie z ZUS-u w ogóle. Podobnie osoba, która ma 10 pracowników, w ogóle się nie łapie na żadne zwolnienie z ZUS-u, a jego konkurent, który ma w sumie 9 osób, na to zwolnienie się łapie. Nie ma żadnej stopniowalności. Jedna z tych firm dostanie kilkadziesiąt tysięcy tych ulg w postaci niepłacenia ZUS-u, a druga nic nie zostanie. No można by to tak sformułować, że załóżmy, jak ktoś ma 10 pracowników, to nie płaci od tych pierwszych 9 ZUS-u, tylko płaci od 10. Wtedy byłoby trochę uczciwiej. A nie, ten, co ma 9, nic nie płaci ZUS-u, a ten, co ma 10, płaci ZUS od wszystkich pracowników. Tak to w tym momencie wygląda. Generalnie wychodzi na to, że ci, którzy stworzyli tą ustawę, ją wymyślili, no nigdy nie mieli do czynienia z biznesem i po prostu no, taka jest prawda. Ale ja to dopiero zaczynam te problemy wymieniać, bo tego jest więcej. Mamy na przykład, jeżeli ktoś nikogo nie zatrudnia, też może być zwolniony z ZUS-u, ale tylko pod warunkiem, że jego przychody są nie większe niż 15 600 zł. Więc zatrudniający, nie wiem, nikogo, programista zarabiający 15 tysięcy, łapie się na zwolnienie z ZUS-u. A jakaś pani, która handluje w warzywniaku albo ma jakiś drobny sklepik osiedlowy i nikogo nie zatrudnia, sama siedzi na ladzie, musi mieć przychody powyżej 15 600, nawet jeżeli nic na tym sklepie nie zarabia, albo zarabia 2000 zł miesięcznie, no bo w handlu ten przychód zawsze jest zdecydowanie większy niż w usługach. I pytanie, czemu tam limity, jeżeli już musieli to ograniczyć, żeby dla tych rzekomo najbogatszych, żeby im przypadkiem nie pomagać, to czemu tam nie ma kryterium dochodowego, tylko jest kryterium przychodowe. Przecież to jest niesprawiedliwe. Pani z warzywniaka zapłaci ZUS, a programista nie zapłaci ZUS-u. Jeszcze bym jakoś szczególnie chciał dokuczyć programistom, no ale sądzę, że tutaj kryterium dochodowe byłoby trochę bardziej sprawiedliwe niż kryterium przychodowe. Albo jeżeli mówimy o limicie 15-600, bo on się pojawia w kilku miejscach w tej ustawie, to raz jest to odniesienie jako do średniej przeciętnego wynagrodzenia z zeszłego roku, a raz jako do prognozowanego wynagrodzenia w tym roku. Więc dla jednych przepisów ten próg to jest niecałe 15-600, a dla innych to jest trochę ponad 15-600. Mamy tam zwolnienie na przykład podatkowe, które pozwala przedsiębiorcom odliczyć stratę z roku 2020 od dochodu z roku 2019, czyli jeżeli firma dobrze sobie radziła w zeszłym roku, a teraz ma stratę, to będzie mogła sobie tą stratę odliczyć od dochodu z zeszłego roku i dostać zwrot podatku. Ale to dopiero będzie mogła dostać w 2021 roku, za rok, kiedy będzie wiedziała, czy w całym 2020 osiągnęła stratę. Czyli to jest pomoc, która przyjdzie najwcześniej za rok. Firmy teraz potrzebują pomocy, a nie za rok. Niektóre przepisy tej ustawy odnoszą się do danych statystycznych, które będą dopiero zdane w połowie maja. Czyli pytanie, czy teraz urzędnik, który będzie rozpatrywał taki wniosek o pomoc, ma czekać do połowy maja, aż się ta dana statystyczna pojawi, żeby sprawdzić, czy przedsiębiorca spełnia ten wymóg? Przecież to jest śmieszne. Ja nie wiem, kto to ustalał. Do tej ustawy wyszedł podręcznik, żebyśmy wszyscy mogli zrozumieć, o co chodzi. Czytałem ten podręcznik, ma całe 172 strony, co pokazuje, jaką kpiną jest ta ustawa, że trzeba do niej pisać podręcznik na 172 strony i dalej ten podręcznik nie wyjaśnia tych wątpliwości, o których teraz mówię. Tam są tak zwane postojowe. Ani podręcznik, ani ustawa nie wyjaśnia, kiedy taki zleceniobiorca w sumie o to postojowe może wystąpić, a kiedy nie. Czy on w tym czasie może pracować, czy nie może pracować. Trzeba się domyślać. Nie wiem, jak to urzędnicy będą interpretowali. Przy niektórych tych instrumentach pomocowych jest takie kryterium, że przedsiębiorca musi się zobowiązać, że jeżeli weźmie pomoc na jakiegoś pracownika, to przez 3 miesiące brania pomocy nie może go zwolnić i potem przez kolejne 3 miesiące już po wzięciu pomocy dalej nie może go zwolnić. No i to jest to tak zwane betonowe koło ratunkowe, o którym mówię, bo jeżeli okaże się, że kryzys będzie trwał dłużej niż 3 miesiące i trzeba w końcu będzie tą firmę zamknąć, to przedsiębiorca oprócz tych swoich zwyczajnych długów jeszcze dostanie obowiązek zwrotu wziętej pomocy z odsetkami, czyli go to całkowicie już utopi. Jeżeli miałby wtedy jakieś szanse na przetrwanie, to wzięcie pomocy to jest to betonowe koło ratunkowe, które go zatopi całkowicie pod wodę. Gdyby jeszcze przedsiębiorcom powiedziano, kryzys będzie trwał jeszcze miesiąc, za miesiąc albo za półtora miesiąca wyjdziecie z domu, będziecie mogli zarabiać pieniądze, to każdy by sobie przeliczył, czy go na to stać, czy go na to nie stać. A my nie wiemy, jak długo ten kryzys będzie trwał i jak długo ten lockdown będzie trwał. I teraz każdy przedsiębiorca powinien tak naprawdę
zagrać w tą grę hazardową, czy będzie w stanie utrzymywać firmę przez 3 miesiące, a tak naprawdę 6 miesięcy, bo musi tych ludzi jeszcze trzymać 3 miesiące po wzięciu pomocy, czy też nie. I to jest cholernie ciężka sprawa. Więc naprawdę ta tarcza, tak zwana tarcza antykryzysowa, jest raz, że dalece niewystarczająca, dwa, że jest napisana w sposób zupełnie niejasny, budzący kontrowersje, zbyt wiele rzeczy jest uznaniowych dla urzędników, a jeszcze trzecie pytanie, czy jest na to finansowanie, bo dzisiaj mamy sygnały z Urzędów Pracy z całej Polski, że oni na te pożyczki to na przykład mają po 250 tysięcy złotych, to co, 50 firm na powiat może starać się o tą pożyczkę. Przecież to jest kpina, to jest śmianie się ludziom w twarz. Nie wiem, jak w ogóle coś takiego można nazwać tarczą antykryzysową. Święte słowa, słuchajcie, ogląda nas teraz na żywo 2000 osób, bardzo się cieszę, super, że dołączyliście, że jest to dla was wiedza na pewno dzisiaj bardzo ważna. Słuchajcie, na pewno też już widzę, że się pojawiają pytania, a dopiero zaczynamy ten live, a już tu widzę serię pytań, więc na pewno, Sławku, no, odpowiemy na te pytania, co? Później. Tak? Na część tak, ale jak mówiłem, dzisiaj mam czas tylko do 9, więc tak się siedzieć nie będziemy. Umówmy się, że 9:15, co? Tak, godzinka jeszcze, damy radę, co? Bo naprawdę... Ponegocjuję z żoną. Okej. Właśnie, jak ty sobie teraz radzisz? Ty pracujesz w domu, czy ty jeździsz do kancelarii na co dzień, twoi pracownicy pracują, znaczy, każdy zdalnie w domu pracuje? Byłoby mi ciężko pracować, bo moja praca polega na rozmowach z ludźmi, cały czas mam konsultacje podatkowe i w domu mam tu trójkę dzieci, więc byłoby trochę zbyt głośno, dlatego jeżdżę do pracy, przy czym klientów już u siebie w kancelarii nie przyjmuję, wszystkie rozmowy są przez Skype'a, przez Zoom'a, przez różnego rodzaju inne aplikacje, przez jakiegoś Hangouta, WhatsAppa, więc z ludźmi się nie spotyka poza pracownikami, zresztą część pracowników też musiała pójść na pracę zdalną, ponieważ weszło to rozporządzenie, że musi być między pracownikami 1,5 metra, u mnie to było trochę ciaśniej, bo trochę tych pracowników ostatnio się zrobiło, więc część wywaliliśmy na pracę zdalną, więc ograniczyłem kontakty do minimum, więc, bo mam, po prostu boję się trochę, nie tego, że zachoruję, bo raczej w grupie ryzyka nie jestem, trochę obawiam się tego, że jeżeli bym jednak zachorował, to cała firma by na kwarantannę poszła, a to mógłby być pewien problem z ciągłością realizacji usług, no bo biura rachunkowe czy też biura podatkowe, kancelarie podatkowe są teraz na pierwszej linii frontu, ponieważ trzeba przedsiębiorcom pomagać chociażby z wypełnianiem deklaracji podatkowych, bo te obowiązki nie zostały zawieszone. Musimy teraz pomagać z obsługą tarczy antykryzysowej, której nikt nie rozumie, więc się nas pyta, w jaki sposób ją stosować, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zamknąć firmę na czas epidemii. O, tu jest fajne pytanie, które w sumie też miałem na liście, ale też je zadał jeden z uczestników. A co konstruktywnego i pozytywnego możemy zrobić dziś według doktora Mentzena, żeby nie skończyć na narzekaniu? Czyli co możemy zrobić jako przedsiębiorcy? Jako przedsiębiorcy, to nie wiem, czy my możemy wiele zrobić, bo nas nie bardzo kto się słucha. Znaczy tyle się nasłuchałem opinii o przedsiębiorcach z ust naszej władzy, że nie wiem, czy my cokolwiek możemy teraz zrobić. Nie jest to najlepszy moment. Pytanie może, co władza może zrobić? No przede wszystkim to, co mówiłem, żeby raczej izolować chorych oraz osoby starsze, a nie ludzi zdolnych do pracy. Żeby nie było tak, że ludzie zagrożeni chorobą chodzą po ulicach, a ludzie, którzy tą chorobą nie są zagrożeni, siedzą w domu, bo to powinno wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o propozycję walki z kryzysem, no to mówiłem już wielokrotnie, mogę się jeszcze raz powtórzyć, być może teraz mamy trochę innych odbiorców niż do tej pory, że w sytuacji takiej kryzysowej jak teraz jest bardzo ważne, żeby jak największa liczba przedsiębiorców jak najszybciej się do nowych warunków dostosowała. To jest bardzo ważne. Jeżeli ucieka nam jedno źródło przychodów, szybko szukamy nowego źródła przychodów. Jeżeli mieliśmy restaurację, gdzie nie było dowozu, to teraz jak najszybciej organizujemy dowóz, żeby jakiekolwiek przychody zachować. Tak? Wchodzimy w nowe branże, które się szybko rozwijają. Chociażby bardzo szybko teraz się rozwijał firmy, które mają właśnie oprogramowanie chociażby do telekonferencji, cała telemedycyna, dowozy jedzenia, czy dowozy ze sklepów. To jest strasznie rosnąca branża. Niesamowicie teraz rosną obroty sklepom internetowym, ponieważ ludzie się przestawiają na nie kupno osobiście, co jest coraz cięższe w wyniku nowych ograniczeń, ale właśnie na zamawianie kurierem jedzenia do domu. Więc tam jest duże zapotrzebowanie chociażby na kurierów, na dostawców, na firmy, które od sklepu będą odbierały to jedzenie i dostawały dalej. To wszystko jest niestety regulowane. Tam trzeba mieć jakieś zaświadczenia lekarskie, medyczne. Są z tym problemy i państwo tu powinno nie przeszkadzać. To znaczy pozwolić przedsiębiorcom jak najłatwiej dostosować się do nowej sytuacji. Zdjąć z nich te biurokratyczne homonto, które mają cały czas na sobie. Odregulować gospodarkę. Zdjąć z nich jakieś wymagania raportowania. Kolejna śmieszna sprawa. Wiesz może, kiedy firmy zostały zwolnione z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do końca marca?
Apelowaliśmy o to od początku marca. Przełóżcie termin składania sprawozdań finansowych. Jeżeli oczekujecie od księgowych, że będą siedzieć w domu zamiast chodzić do pracy, to oni w tym marcu niech siedzą w domu, a nie piszą sprawozdania finansowe. Czasem wszyscy księgowie musieli chodzić do biur, żeby pisać sprawozdania finansowe, bo termin był do końca marca i ten termin został przełożony rozporządzeniem, które zostało opublikowane 31 marca o godzinie 23:35, na 25 minut przed terminem. Ostatnie 25 minut powiedzieli, ok, to księgowi wracacie do domu na 25 minut przed terminem. No prawie każdy już złożył to sprawozdanie finansowe, bo jeżeli na pół godziny przed końcem terminu nie było jeszcze odłożenia tego terminu, no nikt nie liczył na to, że to odłożenie będzie. I chodzi właśnie o to, żeby ludziom nie zawracać teraz głowy głupotami, typu złożenie szybko sprawozdania finansowego, żeby nie wysyłać im teraz kontroli podatkowych, żeby uwolnić im pieniądze skąd? Split payment, mechanizm podzielonej płatności. Przedsiębiorcy teraz potrzebują płynności, potrzebują pieniędzy. A co robi państwo? Trzyma ich pieniądze na zamkniętych rachunkach, do których nie mają dostępu i zwolni im może za 3 miesiące, kiedy już będzie po frytkach. Więc jest mnóstwo mechanizmów, które można zrobić od razu, bez jakiejś wielkiej tarczy antykryzysowej, bez tych setek ton, setek stron przepisów, które nikt nie rozumie i co nawet by państwa nic nie kosztowało. Tak jak mówię, chociażby te przełożenie tych obowiązków, które niestety cały czas nas krępują. Odwołanie RODO, odwołanie BDO, odwołanie JPK, odwołanie split payment. To nic nie kosztuje, a nagle przedsiębiorcy mieliby trochę więcej czasu na zajęcie się swoją firmą. Czy, nie wiem, poluzowanie bardziej kodeksu pracy, żeby nie czytam jakiś tam BHP czy inny głupot. Rozwiązań jest mnóstwo i niestety widzimy już bardzo wyraźnie, że władza nie jest zainteresowana odbiurokratyzowaniem gospodarki. Wręcz przeciwnie, wicepremier Gowin zapewniał, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem wolności gospodarczej, to następne lata niestety będą w zupełnie innym kierunku szły. Więc zamiast wykorzystać ten kryzys do odbiurokratyzowania gospodarki, zmniejszenia liczby urzędników, czy nawet obniżenia jakichś podatków, niestety będziemy jeszcze bardziej dociskani. Władza za to jest zainteresowana terminem 10 maja, o czym teraz cały czas mówią. Że jakbyś mógł na ten temat się odnieść, na temat zbliżających się wyborów, bo to jest chyba nieporozumienie, jeżeli chodzi o ten termin. Ja od początku marca mówię, że żadnych wyborów 10 maja nie będzie. Jest to absolutnie niemożliwe. Technicznie jest to niewykonalne. No i politycznie jest to również niewykonalne. Ustawa, która umożliwiłaby to głosowanie korespondencyjne ma być głosowana podobno jutro i w sumie niezależnie od tego, czy Zjednoczonej Prawicy się pokłócą, czy nie pokłócą, no to jeszcze musi przejść przez Senat, a Senat ma 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy, w związku z czym może ją przyjąć na początku maja, na kilka dni przed wyborami i to będzie za mało czasu, żeby zorganizować wybory, więc ja absolutnie w żadne wybory 10 maja nie wierzę. Zresztą nie wiem, co trzeba mieć z głową, żeby w sytuacji, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy nie można pójść do sklepu, kiedy nie można pójść do fryzjera, w sumie jestem przekonany, że za chwilę rozwinie się podziemie fryzjerskie, ponieważ ludziom cały czas włosy rosną, tego procesu nie da się zatrzymać. Jakoś zdziwię się bardzo, jeżeli zobaczę za miesiąc zarośniętego premiera. Jestem całkowicie przekonany, że premier za miesiąc nie będzie zarośnięty, więc też nielegalnie będzie korzystał z jakichś usług fryzjerskich. Więc kiedy zabrania się ludziom zarabiać na swoje utrzymanie, zabrania się im prowadzić firmy, nagle się im mówi, że bezpiecznie możecie pójść zagłosować, że 10 milionów ludzi może pójść do urn, kiedy teraz na pewno widziałeś kolejki przed Lidlem albo przed Biedronką. Tak, tak. Na dziesiątki metrów ludzie stoją po 2 metry od siebie, kolejka, żeby wejść do Lidla, bo każdy wie, że to jest niebezpieczne. Ale co, 10 maja, kiedy zachorowań będzie znacznie więcej niż teraz, bezpiecznie będzie można pójść do komisji wyborczej, albo cały sam pomysł głosowania korespondencyjnego. No, trochę lat w tym kraju żyję i doskonale wiem, jak działa Poczta Polska, więc jeżeli Poczta Polska miałaby organizować te wybory, no to wyników się pewnie możemy spodziewać w listopadzie najwcześniej, kiedy te wszystkie karty wyborcze dojdą tam, gdzie trzeba. To jest jakiś nonsens, to jest absolutny nonsens. Ja nie wiem, jak poważna osoba może coś takiego proponować. No tak, mistrz ma mój głos na dwie ręce i dwie nogi, napisał Andrzej. Okej, wróćmy do pytań. Tu też się pojawia sporo takich no teraz informacji też na temat tego, jak dużo teraz pieniędzy się drukuje na świecie i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej, i u nas w Polsce. Do czego to może doprowadzić? No wiemy, że na pewno do inflacji, ale czy myślisz o tym, że jest zagrożenie również hiperinflacji i jakie masz na ten temat wiedzę i co o tym myślisz?
Znaczy wiedzę to wiedzę jakiejś to nie mam, bo co do zasady tak dokładnie przyszłości przewidzieć się nie da. Ale z tego, co wiem o ekonomii, absolutnie nie zakładam tego, żeby w krótkim okresie pojawiła się jakaś hiperinflacja. To takie procesy, żeby doprowadzić do hiperinflacji, trzeba naprawdę mocno się starać. To trwa latami. 2 lata załóżmy, czy 3 lata, tak? To nie jest tak, że w ciągu 2, 3 miesięcy się nagle pojawia hiperinflacja. Takie procesy nie są tak szybkie. Trzeba naprawdę mocno pracować, żeby do tego stopnia się upodlić, żeby w gospodarce mieć hiperinflację. To absolutnie w tym momencie jest całkowicie niemożliwe. Inflacja może być, zresztą już przed wybuchem kryzysu przekraczała 4%. W tym czasie oprocentowanie lokat było jakieś koło 1%, czy coś w tym rodzaju. Polska miała realne stopy procentowe, czyli pomniejszone o inflację, najniższe właściwie na świecie, tak? Nie było innej gospodarki, w której realne stopy procentowe, czyli po uwzględnieniu inflacji, byłyby takie niskie jak u nas, a niestety teraz jeszcze je obniżyli. Jest to inflacjogenne, oczywiście, że tak, ale w krótkim terminie naprawdę nie spodziewam się szczególnie wysokiej inflacji. Ona może być, tak jak mówię, 4, 5, 6, może nawet procent, a może nawet trochę spaść. Są ekonomiści, którzy twierdzą, że krótkoterminowo inflacja spadnie. Nie wiem, jak w krótkim terminie będzie. Jest sytuacja tak niestabilna, tak niepewna, że naprawdę dokładnie tych mechanizmów się nie da przewidzieć. One są bardzo, bardzo nieprzewidywalne, ale w krótkim terminie, jeśli mogę, to chciałbym uspokoić, hiperinflacji nie będzie. Wiem, że wiele osób się tego boi. Wiem, że złoto jest wykupywane na pniu. Wiem, że dolary są wykupywane. W całych bankach w Polsce nie można było w ogóle dostać dolarów. Wiem, że Bank Polski, PKO BP musiał od lotu zamówić czarter, żeby przywieźć dolary ostatnio ze Szwajcarii, bo z całej Polski wywiało wszystkie dolary. Więc ludzie boją się inflacji, zresztą się w ogóle im nie dziwię, próbują zachować jakoś swoje oszczędności, ale sądzę, że naprawdę w krótkim terminie hiperinflacji nie będzie. Mike Everywhere napisał mądrego, tak miło posłuchać. Cześć Mike w ogóle, pozdrawiam. Tutaj Sonia napisała, czy jednocześnie można skorzystać ze zwolnienia spłacenia składek ZUS i świadczenia na rzecz ochrony pracy. Więc. Nie wiem, nie potrafię teraz powiedzieć. Tak jak mówiłem, te przepisy są wyjątkowo nieprecyzyjne, ale one zawierają co do zasady blokady. To znaczy, jak korzystamy z jednego zwolnienia, to nie możemy korzystać z innych zwolnień. Tam są niektóre takie, które możemy łączyć, na przykład pożyczkę możemy z innymi łączyć, ale te dofinansowania do miejsc pracy, one chyba są niełączalne ze sobą. A czy są łączone z zwolnieniem ZUS-u? Przepraszam, nie wiem, nie mam teraz przed oczami ustawy, nie potrafię w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Mnóstwo tu się dzieje pytań. Bardzo się cieszę, że tak się angażujecie. W ogóle doszło nam sporo osób. Witajcie te osoby, które dotarły. Jest 2,5 tysiąca osób, które nas ogląda. Tu osoby pytają, w co właśnie warto inwestować, ale to myślę, że też już opowiedziałeś o tym, że wykupuje się teraz masowo u nas złoto, dolary. Ale to też, no, jednak myślę, że posiadanie gotówki też jest dzisiaj dobrym. Czy ja jeszcze przed kryzysem mówiłem, że się mnie ludzie pytali, w co inwestuję, mówiłem, że w gotówkę, że w czasie gotówki, znaczy w czasie kryzysu gotówka jest królem i to się trochę teraz potwierdza. To znaczy już, jeżeli w pierwszej kolejności teraz padną firmy, które nie mają gotówki, tak? Net może być niesamowicie zyskownym, jak nie mamy płynności, to już nas nie ma, tak? Dwa, gotówkę, jeżeli ktoś ma, to raz, że nie grozi mu, nie wiem, jakiś problem na przykład z jedzeniem czy z utrzymaniem firmy, a trzy, być może będzie mógł wykorzystać jakieś okazje. Zawsze po kryzysie pojawiają się okazje. Ludzie, którzy źle zainwestowali, ale którzy nie mieli płynności, muszą bardzo tanio sprzedawać swój majątek. Zarówno nieruchomości, akcje, przedsiębiorstwa, nie wiem co jeszcze, będą na pewno okazje inwestycyjne i skorzystają z nich ci, którzy zachowują gotówkę. To jest bardzo ważne, żeby co do zasady mieć jak największą płynność. To wiadomo, że stopa zwrotu wtedy nie jest tak wielka, jeżeli mamy czasy wzrostu gospodarczego, ale w momencie, w którym pojawia się kryzys, naprawdę warto mieć oszczędności, które dzięki temu można, to nie jest pewne, to nie ma automatyzmu, ktoś może mieć pieniądze, ale nie dać rady żadnej okazji wykorzystać, ani jej znaleźć, ale warunkiem niezbędnym, żeby w ogóle mieć szansę wykorzystać jakąś okazję, jest właśnie posiadanie jakiejś oszczędności. No z chińskiego wiadomo, kryzys oznacza zagrożenie, kryzys i trudności, ale również oznacza szansę i też jako klub przedsiębiorczości szukamy tych pozytywów z bieżącej sytuacji, która ma miejsce. Dużo osób się przebranżawia, niektórzy
bardzo mocno weszli w internet, bo dzisiaj no tutaj praca zdalna, praca online zmusza do tego, żeby być kreatywnym i szukać nowych możliwości. Jakie ty widzisz szanse dla przedsiębiorców w związku z tym, co się dzieje? Bo teraz no, na naszych oczach dzieje się coś, co nie działo się nigdy w sumie za mojego życia, za twojego chyba też. Więc za niedługo no, wszyscy zaczniemy od zera, czy za 3 tygodnie, czy za 3 miesiące, czy za 4, no nie wiadomo, kiedy to się skończy. Nikt z nas nie jest w stanie tego 100% określić. Ale też myślę, że dla nas, dla Polaków jest to pewna okazja, jak ty właśnie na ten temat, jakie ty masz zdanie na ten temat, że jest to też okazja do tego, żeby teraz się uzbroić w wiedzę, może w nowe umiejętności, w nowe pomyśleć o nowych możliwościach zarabiania pieniędzy i potem po prostu, znaczy potem teraz działać i wystartować, jak to wszystko ruszy na nowo. Znaczy oczywiście, że tak, to każdy kryzys jest, tak jak już mówiłem, również okazją, również inwestycyjną. Niech, znaczy mówiłem już trochę, co według mnie, jakie branże będą teraz miały branie, co będzie po kryzysie, tego jeszcze nikt nie wie. Sądzę, że będzie troszkę inaczej niż jest teraz. Na pewno różne okazje inwestycyjne będą, ale to już każdy w swojej branży musi wiedzieć, co się w jego branży konkretnie zmieni. Sądzę na przykład, że zostaną skrócone łańcuchy dostaw, to znaczy państwa europejskie stwierdzą, że posiadanie fabryk wszystkiego w Chinach może nie jest najlepszym pomysłem, bo jeżeli teraz Europejczycy muszą dosłownie prosić się Chińczyków o tak podstawowe rzeczy jak maseczki, czy rękawiczki, czy igły, to coś tu jest nie w porządku, bo jeżeli Stany Zjednoczone idą na wojnę handlową i monetarną z Chinami, to może być różnie w przyszłości. I w taki wiele firm oraz wiele państw dojdzie do wniosku, że sytuacja, w której ktoś dla nas produkuje bardzo ważne, istotne dla naszego biznesu rzeczy na drugim końcu świata, nawet jeżeli to jest trochę taniej, nie jest do końca bezpieczna. Więc sądzę, że łańcuchy dostaw zostaną skrócone, w związku z czym gospodarki takie jak Polska, które są w sporej mierze podwykonawcami dla wielkich koncernów francuskich czy niemieckich, mogą troszkę w przyszłości na tym skorzystać, bo lepiej i bezpieczniej jest przenieść produkcję do Polski niż do Chin. Z bardzo prostego powodu, że do Polski jest bliżej niż do Chin. Nie mamy po drodze Azji, oceanu, więc jest to po prostu bezpieczniejsze. Więc jest to w długim terminie jakaś szansa dla polskich przedsiębiorstw, żeby tu jakoś zaistnieć. Tak jak mówię, jest to na pewno wielka szansa dla wszystkich przedsiębiorstw, które wykorzystują internet, ponieważ gdyby teraz jeszcze internet padł, to ludzie nie wiem, czy by przeżyli ten kryzys, ale tak właśnie ten internet teraz odnajdują. Rosną zakupy przez internet, rosną liczba konferencji, spotkań przez internet, telemedycyna, edukacja przez internet, szkolenia online. Są to wszystko właśnie branże, które teraz rosną. Ja sam się u siebie w firmie przygotowuję do uruchamiania właśnie szkoleń online, ponieważ widzę teraz zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę. Więc każdy musi się rozejrzeć w swojej branży, jak według niego sytuacja się zmieni, i już teraz się do tego przygotować, wejść tam, zanim inni wejdą. Podaję może takie trywialne przykłady, ale chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli tą logikę. Ja nie powiem komuś, kto jest, nie wiem, w branży budowlanej, jak jego branża się zmieni, bo nie wiem, bo nie znam tej branży, nie jestem tą specjalistą. Ja podejrzewam, że wiem, jak się zmieni to w sprawie, nie wiem, kancelarek podatkowych i staram się też do tego jak najszybciej dostosować. A to, jak się ktoś ma dostosować w swojej branży, to jest już niestety zadanie dla niego. Okej, słuchajcie, wykorzystajmy dzisiaj okazję i czas Sławka do maksa, skoro mamy 21.15, tak? Możemy się tak umówić, że te 45 minut jeszcze polecimy? Na razie załóżmy do 21. Dobra, to słuchajcie, mamy tu sporo pytań, ale bardzo merytorycznie odpowiadasz na każde, więc te, które ja miałem przygotowane, więc pozwólmy też tutaj naszym widzom, bo jest naprawdę mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań. Jedno pytanie od Łukasza Kuziora, który chyba 3 razy je zadał, więc teraz Łukaszu dopiero je przeczytam. Panie doktorze, czy nie lepiej, aby po kryzysie pozwolić gospodarce dojść samej do siebie, bez żadnej ingerencji państwa w postaci dodruku pieniądza, który wpływa na jego siłę nabywczą? Może lepiej, aby tak zwanym procesom dostawcze ustabilizowały całą gospodarkę? Takie pytanie. Oczywiście, że znaczy, tu mamy konflikt pomiędzy ludźmi, załóżmy z tymi wierzącymi bardziej w wolnorynkową gospodarkę, etatystami. I tak, każdy wolnorynkowiec jest przekonany, że procesy dostosowujące są szybkie i należy w nich nie przeszkadzać i wszelkie regulacje będą w nich przeszkadzać. To jest prawda. Jeżeli byśmy teraz w ogóle nie zaingerowali w gospodarkę, efekt byłby taki, że firmy bardzo szybko by padły, ludzie bardzo szybko poszliby na bezrobocie.
Następnie ludzie, którzy by się jak najszybciej dostosowali do tej sytuacji, by na tym wygrali, stworzyli nowe miejsca pracy, gospodarka trochę by się zmieniła. W teorii tak by to właśnie wyglądało, w praktyce w sporej mierze również. Problemy są następujące. Pierwszy jest taki, że obecny szok jest wywołany działaniem państwa. To nie jest tak, że kryzys się pojawił, ponieważ przedsiębiorcy źle zainwestowali, ponieważ skupiły się, tak jakby w teorii szkoły austriackiej, że skupiły się w jednym miejscu, zmasowały te nietrafione inwestycje i nagle wszyscy bankrutują i pojawiają się zdrowe nowe przedsiębiorstwa. To nie jest tego rodzaju kryzys. Kryzys został wywołany ingerencją państwa, to znaczy państwo zakazało poszczególnym firmom prowadzenia działalności gospodarczej. Więc pojawia się pytanie, jeżeli państwo mi zatrzymuje moją firmę, nie pozwala mi zarabiać, to czy mi się nie należy na to, za to jakieś odszkodowanie, to raz, a dwa, czy normalna jest sytuacja, w której ja nie mogę zarabiać, a państwo jeszcze pobiera ode mnie ZUS? Wydaje mi się, że nie jest to nienormalna sytuacja. Jeżeli państwo mi zabrania zarabiać, to nie powinno mi zabierać jeszcze dodatkowo pieniędzy. Więc ja tu przez ingerencję państwa nie mówię, żeby państwo mówiło przedsiębiorcom, co mają robić, ale jeżeli państwo ingeruje w przedsiębiorstwa poprzez zamykanie ich, z drugiej strony poprzez uniemożliwienie szybkiego zwalniania pracowników, bo zobaczmy, jaka jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Polską. W Polsce na umowach o pracę mamy 3-miesięczne terminy wypowiedzenia. To znaczy, jak teraz chciałby ktoś kogoś zwolnić z końcem marca, to jeszcze będzie mu płacił za kwiecień, maj i czerwiec, tak? I bezrobocie zobaczymy w lipcu. W Stanach Zjednoczonych nie ma tak długich terminów wypowiedzenia i już mamy 6 milionów bezrobotnych w ciągu 2 tygodni. Więc tamte procesy dostosowawcze rzeczywiście są szybsze. U nas niestety są wolniejsze, więc jeżeli państwo za pomocą kodeksu pracy zmusiło przedsiębiorców do trzymania teraz niepotrzebnych pracowników, to ja nie widzę powodu, żeby państwo zwróciło część kosztów pracodawcom za to, że muszą trzymać pracowników, których nie potrzebują, bo to jest pierwotna zła ingerencja państwa. W długim terminie, i oczywiście, jeżeli okaże się, jeżeli teraz byśmy mieli taką wiedzę, że gospodarka będzie zamknięta przez rok, albo chociaż, że granice będą zamknięte przez rok, to oczywiście nie ma sensu ratować większości przedsiębiorstw. Bo jeżeli ktoś ma perspektywę, że zacznie zarabiać dopiero za rok, na przykład ma hotel, restaurację, jest nastawiony na turystykę, to nie ma najmniejszej możliwości, ani nikt nie ma interesu, łącznie z tym pracodawcą, utrzymywanie tych miejsc pracy przez rok. Trzeba po prostu ogłosić upadłość jak najszybciej, się nie kopać z koniem. Czyli tak, te dopłaty do miejsc pracy mają sens z jednej strony dlatego, że są problemy spowodowane ingerencją państwa, problemy spowodowane kodeksem pracy i niemożliwością zakończenia tych umów o pracę szybciej, a trzy, jest jeszcze szansa, że to jest przejściowe. Bo jeżeli to rzeczywiście ma trwać długo, jeżeli ograniczenia znaczne będą trwały około roku, no to oczywiście, że nie ma żadnego sensu utrzymywać ich przedsiębiorstw, bo one już teraz są nieżywe w takim razie. Bo jeżeli ktoś ma restaurację, która ma nie działać przez rok, to nie ma sensu tego ciągnąć. Absolutnie nie ma żadnego sensu, nie ma sensu ani złotówki w to dalej inwestować. Podobnie z hotelami. Jeżeli hotele mają być zamknięte przez rok, jeżeli nie wiadomo kiedy znowu granice będą otwarte, no to cała turystyka i wszystko, co jest z tym związane, po prostu nie będzie działać. Hotele są nastawione na konferencje, na jakieś szkolenia, eventy, na turystów z zagranicy. No nie będą miały przychodów w następnych miesiącach. Absolutnie w to nie wierzę, więc też jest pytanie, czy każdemu się opłaca pomagać. Pewnie nie każdemu. Zresztą się mi tu brat wysłał screen. Przeczytam Państwu, bo to jak to się czyta, to już tak człowieka trafia. Najmłodszą osobą, która dopuściła się złamania obowiązujących obostrzeń, był 15-latek, który został samodzielnie wysłany przez babcię do sklepu po majeranek. W tym przypadku policjanci sporządzili notatkę, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Ja tego nie rozumiem. Jest całkowicie oczywiste, że lepiej, żeby do sklepu poszedł 15-latek, a nie starsza pani, która może dostać koronawirusa i umrzeć. Ja tego nie rozumiem, kto stanowi to prawo, kto je potem egzekwuje. To jest skandal po prostu. Nosi mnie, jak czytam takie rzeczy. Kosmos, naprawdę niesamowite to jest. Tu mamy jeszcze pytanie, też któryś raz się pojawiło. Co pan sądzi o wygaszeniu umów w centrach handlowych? Znaczy rozumiem tą ideę. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma sklep w centrum handlowym i ten sklep został w mocy prawa zamknięty, czy państwo zabroniło prowadzenie tej działalności, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ma za to zapłacić. No i teraz idźmy od samego początku. W pierwszej kolejności płaci oczywiście ten właściciel tego sklepu, bo ma koszty w postaci bardzo wysokiego czynszu w galerii, a nie ma przychodów, tak? No ale jeżeli wygasimy tą umowę, jeżeli obniżymy ten czynsz prawie że do zera, no to koszt przenosi się na galerię. No i teraz galeria ma koszty, bo galeria jest zbudowana na kredyt i musi płacić odsetki od kredytu. No i teraz pytanie, czy galeria ma, czy słusznym jest,
tylko dlatego, że galeria należy do wielkiego kapitału, żeby galeria z kolei teraz nie miała żadnych przychodów, a miała koszty, bo musi płacić odsetki od kredytu. No to znowu przyjdzie ktoś i powie, dobra, to przenieśmy to na banki, że banki w takim razie pożyczyły pieniądze, ale zróbmy wakacje kredytowe, niech galeria nie oddaje im odsetek. No ale znowu pytanie, czy co się stanie, jak te koszty przeniesiemy na banki? Co stanie się, jak nam system bankowy upadnie, bo bankom skończą się pieniądze? Bo bank też te pieniądze skąd wziął? Jeżeli miał pieniądze, żeby udzielić komuś kredytu, to musi teraz temu komuś płacić odsetki, tak? Czy chcemy doprowadzić do sytuacji, że banki nie będą pobierały odsetek, a z drugiej strony przestaną wypłacać odsetek ludziom, którzy powierzyli im swój kapitał? No to doprowadzi do tego, że ludzie wycofają pieniądze z banków i w ogóle nic tu nie będzie. Sądzę, że najuczciwsze w takiej sytuacji jest przeniesienie tych kosztów na państwo. To znaczy, jeżeli państwo chce wygasić czyjeś umowy, to niech poniesie koszty z tym związane. No, ktoś te koszty musi ponieść. Nie widzę powodu, żeby akurat mieli je ponosić albo sklepikarze, albo właściciele galerii, albo banki, które to finansowały. No, każdy tam w tym łańcuchu działał w dobrej wierze i miał nadzieję, że to będzie dalej działało. I nie widzę powodu, żeby to siłowo przerywać w jednym miejscu bez odszkodowań dla tych, którzy są poszkodowani. Kuba napisał, jeśli wpłacam pracownikowi pensję netto i korzystam z ulgi ZUS, to czy go okradam? To jest dobre pytanie, bo ustawa też tego nie precyzuje. Co to znaczy, że przedsiębiorca jest zwolniony z ZUS-u? Czy chodzi o składki ZUS-u po stronie przedsiębiorcy, czy też po stronie pracownika, czy też obydwa? I czy pracodawca teraz powinien pracownikowi wypłacać wynagrodzenie brutto, czy też wynagrodzenie netto? Przyznaję, że nie wiem. Według mnie te przepisy są nieprecyzyjne i chciałbym, żeby ktoś je objaśnił, żebym wiedział, czy pracownikom należy wypłacać pensję netto, czy też brutto. Czy znaczy, czy jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony z ZUS-u, to co to tak naprawdę znaczy? Sądzę, tak mi się wydaje, że powinno się raczej pracownikowi stawiać wynagrodzenia netto, a ZUS zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy nie powinien być odprowadzany, ale to jest tylko moja interpretacja, nie mam co do niej pewności, mogę się tu mylić. Czy ten kryzys według Ciebie, Sławku, spowoduje ogromny popyt na pracowników i na polskie towary po zakończeniu kryzysu? Nie wiem. A czemu? Skąd, czemu miałby się wziąć ogromny popyt na pracowników i polskie towary po zakończeniu kryzysu? Nie wiem, tutaj takie pytanie padło, natomiast... Ja się spodziewam raczej bezrobocia w tym momencie, raczej a niewielkiego popytu na pracowników. Spodziewam się raczej bezrobocia. Tu pytania są dotyczące ulgi na ZUS. Czy korzystając z ulgi na ZUS i wypłacając pracownikowi pensję netto, a nie, to już te pytanie mieliśmy. Ja dzisiaj nie do końca jestem gotowy i przygotowany na takie techniczne pytania. Nie mam przed oczami tej ustawy i nie chciałbym kogoś w błąd wprowadzić. Tu któryś raz też pytanie odnośnie gotówki, czy w obecnej sytuacji bezpieczne jest trzymanie gotówki w banku? To pytanie. Nie do końca jest wyjście, bo ponieważ placówki bankowe zostały zamknięte, więc jeżeli ktoś chce wypłacić pieniądze, to musi kartą z bankomatu, a tam limity raczej są niewielkie, więc to jest raczej pytanie, które było wcześniej, bo teraz jak ktoś ma znaczne pieniądze, to ich już raczej kartą szybko nie wyciągnie. No, też prawdą jest, że realnie w bankach jest tylko kilka procent tej gotówki, także jakbyśmy wszyscy to zrobili, to byśmy jeszcze szybciej tą gospodarkę załamali. Powiedział prezes NBP, że oni mają nieograniczone ilości gotówki w swoim banku, więc w razie czego dostarczą. Nieźle. No, to jest absurd, co się tam dzieje teraz w tych ustawach, w tych rzeczach, natomiast no, trzeba sobie po prostu w tym momencie poradzić. Panie doktorze, czy samozatrudniona osoba, czyli na siebie, oznacza też, że dostanę pożyczkę 5000 zł? Według mnie tak. Ja analizowałem dokładnie przepis o tej pożyczce 5000 zł i według mnie ona się należy każdemu przedsiębiorcy, który jest mikroprzedsiębiorcą. A jeżeli ktoś jest mikroprzedsiębiorcą, to znaczy, że nie musi kogoś zatrudniać. Jeżeli ktoś nikogo nie zatrudnia, również jest mikroprzedsiębiorcą. Przepisy dla mnie to są całkowicie oczywiste. W związku z czym ta pożyczka też mu się powinna należeć. Niestety, tak jak mówiłem, mam sygnały z różnych urzędów pracy w całej Polsce, że urzędnicy uważają, że ta pożyczka jest tylko i wyłącznie dla firm, które kogoś zatrudniają. Mimo, że z przepisów to w ogóle nie wynika. Więc ja oczywiście zachęcam do składania tych wniosków w pożyczkę, ale obawiam się, że będą tam przejściowe problemy może nie przejściowe, ale na pewno będą problemy z uzyskaniem tej pożyczki. Zwłaszcza, że no tak jak mówiłem, na razie zdaje się, że nie są jeszcze zabezpieczone środki na udzielanie tych pożyczek. A jak według Pana zachowa się w najbliższym czasie rynek nieruchomości i branża nieruchomości?
W krótkim terminie to ja to widzę raczej spadki, to znaczy jest olbrzymi spadek wniosków kredytowych, zdaje się o 30% w zeszłym tygodniu do banków. Z drugiej strony banki również zacieśniają akcję kredytową, podnoszą wymagania, żeby udzielić komuś kredytu. Ja się w ogóle nie dziwię, ponieważ teraz, biorąc pod uwagę czyjeś dochody za zeszłe miesiące, one nic nie mówią o dochodach tej osoby za obecne miesiące, więc udzielanie takich kredytów jest po prostu niezwykle ryzykowne, więc nie dziwię się, że banki tych kredytów nie chcą udzielać, a jeżeli nie będzie kredytu, to nie będzie popytu, w związku z czym ceny mogą spaść. Kolejna sprawa jest taka, że wymierają ogłoszenia na serwisach z nieruchomościami, to znaczy ciężko jest obecnie kupić nieruchomość, ponieważ mało kto chce się z kimś spotykać, a nie da się kupić nieruchomości bez wizyty w czyimś mieszkaniu, bez obejrzenia tej nieruchomości, tak? Następnie bardzo ciężko się dostać, nie wiem, czy to w ogóle jest, czy jest możliwe do notariusza. W związku z czym nie da się takiej transakcji przeprowadzić, więc w krótkim terminie będzie olbrzymie zamieszanie na rynku nieruchomości. Obawiam się, że dojdzie do spadków cen nieruchomości. Chyba że naprawdę uderzy nas mocna inflacja, wtedy nieruchomości będą oczywiście zabezpieczeniem przed inflacją, no i wtedy ceny wszystkiego, również nieruchomości, będą rosnąć, ale jeżeli nie uderzy w nas naprawdę silna inflacja, spodziewam się w krótkim terminie spadku cen. A czy tutaj jest też sytuacja taka, właśnie widzę te komentarze, też się tu na ten temat pojawiły kilkakrotnie, a propos, no, mamy dzisiaj w Polsce bardzo wielu obcokrajowców, którzy zasilają nasz rynek pracy, w tym momencie dochodzą słuchy, że wielu z nich wyjeżdża, jak to się też, znaczy to, jak to się odbije, no nie wiemy, ale na pewno jest to też dla nas pewne wyzwanie. I tu co na ten temat, jakby też sądzi Sławek, na temat tego, że teraz wielu, szczególnie Ukraińców, wyjeżdża z Polski w tym momencie. Tak też tu taki wątek No się nie ukrywam, że jest to problem. Jest to problem dla polskiej gospodarki, ponieważ wiele branż jest uzależnionych od pracowników ze wschodu, chociażby branża budowlana. I w sytuacji, kiedy ci ludzie wyjeżdżają, nie bardzo jest kim ich zastąpić. Już mówiłem to wielokrotnie, że to nie jest tak, że jeżeli mamy problem z bezrobociem, to wystarczy wyrzucić Ukraińców i miejsca pracy się dla Polaków znajdą, bo to są niedokładnie te same miejsca pracy, tak? Jeżeli mamy zwalnianych ludzi z kawiarni, z restauracji, ze sklepów z ubraniami w galeriach, to ci ludzie nie pójdą na budowę. Oni nie zaczną nagle murować, kłaść płytek czy stawiać wieżowców, tak? Bo to mają trochę inne kompetencje, mają trochę inne umiejętności, też trochę inne oczekiwania od tego, co chcą w życiu robić. Więc bardzo często Ukraińcy wykonują tu ciężkie, niewdzięczne, wymagające pewnych umiejętności pracę. I to nie jest tak, że zastąpimy tych ludzi od razu polskimi pracownikami, którzy zostali zwolnieni z pracy w galerii handlowej. Więc polska gospodarka potrzebuje tych pracowników w tym momencie, tak jak sama potrzebowała ich wcześniej. A jak prawo wspiera przedsiębiorców w przypadku najmu lokalu od osób prywatnych? Zdaje się, że w ogóle nie wspiera. To znaczy, jeżeli ktoś wynajmuje rzeczywiście w galerii, czyli w budynku powyżej 2000 metrów kwadratowych, to oni zostali objęci tarczą antykryzysową. Wiele samorządów na szczęście rezygnuje z poboru czynszu od przedsiębiorców, którzy mają lokale w budynkach miejskich, samorządowych. Na szczęście też wielu przedsiębiorców, którzy komuś wynajmują mieszkanie, rozumieją sytuację i obniżają te czynsze albo zawieszają pobór opłat. Jest to zresztą zupełnie zrozumiałe, jeżeli ktoś zerwie umowy i wyrzuci taką kawiarnię ze swojego budynku, to przecież żadna inna kawiarnia teraz tam nie wejdzie, tak? Więc taki ktoś i tak nie otrzyma tych pieniędzy, więc słuszne byłoby radykalne zmniejszenie tego czynszu albo w ogóle też również zaprzestanie poboru czynszu od takiego lokalu. Nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, jeżeli budynek był kupiony na kredyt i taki właściciel i tak musi płacić odsetki od tego kredytu, to ma pewien problem, no ale ktoś te koszty musi wziąć na siebie i właściciele nieruchomości muszą zrozumieć i myślę, że zdecydowana większość z nich zrozumiała, że niestety najprawdopodobniej oni będą musieli wziąć na siebie sporą część tych kosztów. Tu jeszcze kilka pytań, bo jest tego sporo. W ogóle dzięki Ci, Sławek, dzisiaj, bo tutaj widzisz, pytań jest mnóstwo. Fajnie, że no, lecisz po prostu z automatu na większość tych pytań, także wielki szacun za to, że taką szeroką wiedzą dysponujesz z zakresu prawa, podatków i też w ogóle biznesu. To jest świetne, że jesteś w sumie jednym z nielicznych osób w polityce, która ma na ten temat taką praktyczną wiedzę. Mówisz o tym, bo to go sam doświadczasz, a nie? To jest niesamowite, dlatego... Może dlatego, że mało w tej polityce jest, a dużo w biznesie właśnie. No właśnie.
Także tutaj się dzieje. O, tutaj też Karolina napisała, czy pracując, o, już mi to pytanie uciekło, czy pracując na pełny etat i dodatkowo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, mam szansę na otrzymanie tej pomocy 5000 zł? Nie pamiętam, trzeba by tworzyć w ustawę, bo tam niestety są w wielu programach zapisy, jeżeli nie ma praw, jeżeli ktoś nie ma innego tytułu ubezpieczenia, ale ta pożyczka nie jest stricte związana z ubezpieczeniem, więc podejrzewam, że jest ta szansa. Pytanie tylko, czy rzeczywiście da radę z tych pożyczek skorzystać, bo cały czas nie mam tutaj pewności, ale jeżeli dobrze pamiętam zapisy tej ustawy, to ta pani będzie mogła skorzystać z tej pożyczki. Także Karolino, działaj z tym. Łukasz tu zapytał, jakie będą konsekwencje tego, jak zadłużenie będzie ponad 60% PKB? No, konstytucyjny zakaz zadłużania się powyżej 60%, wtedy nie można uchwalić kolejnego budżetu z deficytem, więc radykalne cięcie kosztów. Gdyby nam zadłużenie przekroczyło 60% PKB, to tu nie będzie żadnej 13 emerytury, 500 plus, wyprawki plus, czy jakichś innych pomysłów, bo po prostu nie będzie na to pieniędzy. Dlatego obawiam się, że bardziej prawdopodobne niż zniesienie 500 plus jest zmiana konstytucji. To znaczy politycy powiedzą, że musimy być bardzo odpowiedzialni, w związku z czym no, widzicie wszyscy jak jest, więc musimy podwyższyć ten próg na przykład do 80 albo do 90%. To jest zresztą strasznie ciekawe, bo zwróćmy uwagę na to, że co się dzieje? Złotówka traci na wartości, PKB nam spada, bo jest niewątpliwie mamy recesję, tak? No i teraz jeżeli próg konstytucyjny to jest 60% zadłużenia do PKB, to jeżeli PKB nam spada, zadłużenie nam rośnie, ponieważ spora część naszego długu jest nominowana w walutach zagranicznych, to nawet jak się nic nie dzieje innego, poza spadkiem PKB i wzrostem cen walut, to już automatycznie o kilka punktów procentowych nam to zadłużenie rośnie, tak po prostu. A jeżeli nałożymy na to jeszcze obniżenie się wpływów podatkowych, ponieważ dochody z VAT-u, z PIT-u czy z CIT-u teraz po prostu zmaleją, podobnie dochody z ZUS-u, równocześnie państwo będzie miało większe wydatki, bo jednak wydatki z tej tarczy antykryzysowej to będą grube dziesiątki miliardów złotych, więc nam zadłużenie mocno wybije i jest realne, że się do tego progu 60% zbliżymy. I pytanie wtedy, co dalej? Bo będą dwie możliwości. Pierwsza, zmieniamy konstytucję i uważamy, że sytuacja jest tak niesamowita, nietypowa, że nasza do tej pory obecna konstytucja nie przewidywała takich sytuacji i należy ten próg zwiększyć, albo zostawiamy konstytucję i naprawdę drastycznie się kierunkujemy wszystkie wydatki. I nawet tak krótkoterminowo wydaje mi się, że lepiej byłoby przebić przez ten próg, mniejsze będą konsekwencje dla gospodarki. Ja przypominam sobie, że się dokładnie nad tym zagadnieniem zastanawiałem w swojej pracy doktorskiej. Opisałem doktorat właśnie o optymalnym, krytycznym poziomie długu publicznego, analizowałem, jak zadłużenie publiczne wpływa na gospodarkę. I tam mi właśnie wyszło, że ten próg 60% jest jeszcze w miarę bezpieczny i gdybyśmy z jakiegoś powodu, na przykład jakiegoś szoku, tak jak teraz, zbliżyli się do tego progu, to jego lekkie podniesienie krótkoterminowo miałoby mniej szkodliwe skutki dla gospodarki niż twarde trzymanie się tego progu. Niestety długoterminowo może być zupełnie odwrotnie, bo politycy pewnie później nie obniżą znowu tego progu, tylko sobie uznają, że on w takim razie w normalnej sytuacji też może być wyższy i zostaniemy z wysokim długiem na lata, albo w ogóle pozbawimy się takiej kotwicy i skończymy jak Grecja. Więc długoterminowo lepiej byłoby ten próg zostawić i lepiej się do niego nie zbliżać, ale krótkoterminowo przekroczenie tego progu byłoby absolutnie zabójcze. Zgadza się, to jest też wiedza, myślę, na osobny live, ale bardzo konkretnie. Tutaj też ktoś pyta, dobre pytanie, o czy jak ktoś ma jednoosobową działalność i jednocześnie prowadzi spółkę z o.o., to czy w obydwu przypadkach jest opcja na otrzymanie właśnie tego 5000 zł. Oczywiście, że tak. W przepisach nie ma żadnego ograniczenia. Jeżeli ktoś ma 10 spółek z o.o., to każda z tych spółek z o.o. osobno może dostać pożyczkę. Jeżeli ktoś ma spółkę z o.o., spółkę komandytową, to komplementariusz spółka z o.o. może wziąć pożyczkę i osobną pożyczkę może wziąć spółka komandytowa. Każdy może wziąć tą pożyczkę, każdy, kto jest mikroprzedsiębiorcą, czyli ma mniej niż 10 pracowników. Tutaj czy będą jakiekolwiek benefity starczy dla osób, które otworzyły działalność 1 marca? Zdaje się, że nie. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam kryterium w sporej mierze jest właśnie prowadzenie wcześniej działalności, więc osoby, które teraz otworzyły działalność, w tym momencie są troszkę poszkodowane. To pytanie od Radka. Czy twoim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie państwa do bankructwa, zakładając aktualny dług publiczny oraz marne perspektywy na przyszłość
Czy nie przydałby się taki hard reset? Już mówię. Co do zasady uważam, że swoje długi trzeba płacić. Jeżeli ktoś pożyczył pieniądze, to powinien je oddać. Chyba że sytuacja jest dramatyczna, to znaczy jeżeli weźmiemy samotną matkę z trójką dzieci, która ma jakieś zobowiązania, jakieś długi i ma do wyboru kupić dzieciom jedzenie albo zapłacić do banku odsetki, to uważam, że ma moralne prawo, żeby za te pieniądze kupić jedzenie, a nie płacić nic bankowi, tak? Bo są rzeczy ważne oraz są rzeczy ważniejsze. Podobnie, jeżeli państwo jest w miarę normalnej sytuacji, to absolutnie powinno regulować swoje zobowiązania, bo to jest coś właściwego. W polityce, jak gdzie indziej w biznesie, obowiązuje przede wszystkim moralność. Nie możemy oszukiwać, nie możemy brać od kogoś pieniędzy z intencją ich nieoddania. Takie rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca. Z drugiej strony obowiązuje cały czas stara rzymska zasada, że od nikogo nie można wymagać rzeczy niemożliwych. Czyli jeżeli ktoś nie ma absolutnie żadnych pieniędzy, nie możemy od niego wymagać, że cokolwiek nam odda. Podobnie od tej matki dzieci nie możemy wymagać, że coś nam odda, jeżeli musi przeżyć. W takiej sytuacji znalazła się Grecja ładnych kilka lat temu. Jeżeli ich zadłużenie przebiło 180% PKB, to jest to zadłużenie, którego się nie da oddać. Ono jest absolutnie niemożliwe. W związku z czym takie państwo po prostu powinno ogłosić bankructwo i startować od zera. I to jest najwłaściwsza wtedy ścieżka. To znaczy Polska nie jest w tym momencie w takiej złej sytuacji i uważam, że Polska powinna póki co regulować swoje zobowiązania. Jeżeli jednak sytuacja stałaby się tak patologiczna jak w Grecji, to wtedy najwłaściwszą reakcją jest ogłoszenie bankructwa, nie oddanie pieniędzy. I teraz to też analizowałem w swoim doktoracie, to bardzo polecam lekturę w każdym razie, bo tam analizuję konsekwencje nieoddania pieniędzy pożyczkodawcom z punktu widzenia państwa. I okazuje się, że historycznie to się kiedyś nie opłacało, że jeszcze w latach 30. czy 40. nieoddanie pieniędzy wiązało się z wywaleniem z rynków finansowych na dobre 10 czy 15 lat. Takie państwo traciło wiarygodność, nikim już nie pożyczał. Ale potem ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Już od przełomu lat 80. i 90., jeżeli jakieś państwo odmówi spłaty zadłużenia, to wylatuje z rynków finansowych może na kilka miesięcy i po kilku miesiącach znowu bez problemu znajduje finansowanie. Dlaczego? Ponieważ takie państwo daje trochę wyższe odsetki, o jeden, może dwa punkty procentowe, ale inwestorzy wiedzą, że jak oni dopiero co odmówili spłaty zadłużenia, to ich zadłużenie znowu maleje do bardzo niskiego poziomu, w związku z czym można im bezpiecznie pożyczać na kilka lat, bo nie doprowadzą się szybko znowu do tej patologicznej sytuacji olbrzymiego zadłużenia. Inwestorzy to widzą i bez problemu takiemu państwu pożyczają pieniądze, więc państwa, które w ostatnich 5, 10, 15 latach miały problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, bez problemu ich gospodarki wracały do siebie, jeżeli po prostu powiedzieli, ok, bankrutujemy, startujemy od zera. To jest chociaż przykładek Islandii. W tym samym momencie Islandia oraz Grecja wpadły w wielkie problemy. Ich oba państwa praktycznie zbankrutowały. Grecy zmuszeni politycznie przez Niemców do oddawania pieniędzy i nieogłoszenia bankructwa do teraz żyją biedniej niż kilka lat temu, do teraz mają bardzo pogłębiony spadek PKB w stosunku do czasu sprzed tego poprzedniego kryzysu, a Islandia powiedziała, że nie oddaje tych pieniędzy i od razu PKB im zaczęło rosnąć. To znaczy, jeżeli państwo jest w wielkim kryzysie, ma bardzo wysokie zadłużenie, takie państwo powinno ogłosić bankructwo i startować od zera. To jest znacznie bardziej opłacalne, to jest moralnie dopuszczalne i to jest właściwe postępowanie. Polska na szczęście jeszcze nie jest w takiej sytuacji. Tutaj niektóre osoby piszą, że powinny to osoby z rządu oglądać ten live teraz i pytają, czy oglądają. Ale... Tego niestety nie mogę powiedzieć. Tego nie wiemy. Bardzo proszę. Ostatnie pytanie, zbliżamy się do 21. Niestety musimy kończyć. Czy emeryt prowadzący działalność gospodarczą też może uzyskać pożyczkę i zatrudnić pracowników? No, który pracownik? Tam, jeżeli pamiętam, to w tych warunkach dotyczących pożyczki nie było żadnych ograniczeń. Każdy mikroprzedsiębiorca, który tam ucierpiał na wirusie, mógł z tego skorzystać. Czy zawieszenie działalności może otrzymać, czy zawieszona działalność może otrzymać mikropożyczkę? Wydaje mi się, że nie. Panie doktorze, jak interpretować samozatrudnienie? To jest jedna osoba czy zero? Samozatrudnienie to jest, ale znaczy jedna osoba czy zero. No, samozatrudniony to ktoś, kto nikogo nie zatrudnia, jeżeli dobrze rozumiem, ale samozatrudniony dalej jest mikroprzedsiębiorcą. To jest bardzo ważne. Z innej beczki pytanie, teorie spiskowe, a co z Fedem? Ponoć została przyjęty przez Trumpa, co pan myśli o tym? Nie mam pojęcia, to są rozgrywki na tak wysokim poziomie, wielkim poziomie wtajemniczenia, że ani ludzie z Fedu, ani Trump naprawdę mi się nie zwierzają i ja nie wiem, jakie oni mają plany. To ja nie mam takiej wiedzy.
Też są pytania, gdzie znaleźć właśnie doktorat, który można byłoby sobie ściągnąć i przeczytać. Proszę pisać do mnie maila, to tam wyślę, jeżeli go nigdy nie opublikowałem. No okej, słuchajcie, no Pawku, bardzo Ci dziękuję za tę godzinę. Również bardzo dziękuję, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało, mam nadzieję, że kiedyś to powtórzę. Z mojej strony tutaj jako Klub Przedsiębiorczości codziennie organizujemy mastermindy w godzinach porannych i codziennie live'y, zapraszamy ciekawych gości, przedsiębiorców, praktyków przede wszystkim biznesu, osoby, które przede wszystkim mówią o tym, o czym wiedzą, bo doświadczyli tego na własnej skórze. Do niedawna organizowaliśmy konferencje, było ich 60 rocznie, natomiast musieliśmy z przyczyn naturalnych zaprzestać tych działań kilka tygodni temu i przenieśliśmy się w internet. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób dzisiaj było. Dziękuję Ci, Sławku, za to. Jakby ktoś z Was chciał dołączyć do tych codziennych mentoringów, dołączyć do pracy z nami właśnie takiej online'owej, którą robimy codziennie, łącząc ze sobą przedsiębiorców, to gorąco Was do tego po prostu zachęcam. Śledźcie nas fanpage. Dużo się tutaj dobrego dzieje. Gorąco zachęcam do tego, abyście wypełnili sobie taki formularz, który wrzucę na czat. Formularz ten oznacza, że jesteś zainteresowany takimi mastermindami. One polegają na tym, że spotykamy się w grupach 10-osobowych i po prostu rozmawiamy o biznesie codziennie w godzinach popołudniowych i łączymy ze sobą ideę. Kupujemy od siebie, mamy ostatnio taką ideę, że kupujemy w KP, ale też kupujemy od naszych znajomych, bardzo mocno się, jeszcze mocniej się wspieramy niż wcześniej i po prostu działamy na maksa, dlatego to są spotkania w małych grupkach, dzisiaj tu było no, większa grupa osób, po 2,5 tysiąca, więc ciężko, żeby w każdym dzisiaj tutaj na każde pytanie odpowiedzieć, natomiast naprawdę wielki szacun dla Ciebie, Sławku, za tak wyczerpujące odpowiedzi na tak liczne pytania z różnych dziedzin. Także super, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. No i zachęcam do wypełnienia formularza, dołączenia do naszych codziennych mastermindów i do naszych codziennych live'ów o godzinie 20. Działamy już wkrótce, z nami będzie również siatkarz reprezentacji Polski Łukasz Kadziewicz. Jutro będzie kolejna osoba, w sobotę Łukasz Elżbieciak, który jest tu dzisiaj z nami, który też ma bardzo fajnie rozwijającą się firmę, także zachęcam i dziękuję i dajmy z siebie maksa w tych trudnych chwilach, wspierajmy się jeszcze mocniej niż wcześniej po prostu, a jak to się wszystko skończy, to pokażmy, że Polska górą i wystartujmy z jeszcze większą mocą. Dzięki za uwagę dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Dzięki, do zobaczenia. Halo? Mhm. Czekaj.